Ojciec Święty miał rozeznanie kolosalne nie tylko w dziedzinie teologii czy filozofii, ale kosmologii i fizyki generalnie, na przykład teorii względności, prawda? I to było jego osią zainteresowania. Natomiast biologię on traktował w jakiś sposób utylitarnie jako część medycyny. Prawda? To, co się może przydać dla zdrowia człowieka, to jest ciekawe dla biologa. Oczywiście człowieka traktował personalistycznie, to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast mechanizmy biologiczne mniej go interesowały.